O włosach porozmawiamy z panią Małgorzatą Mocną, ekspertką w dziedzinie perukarstwa. Cześć Gosiu. Dzień dobry. A ja nazywam się Aleksandra Wiederek-Barańska i jestem pacjentką onkologiczną. Gosiu, ja już mam pewne zdanie na temat peruk, ale powiedz mi, z jakimi opiniami i doświadczeniami do ciebie przychodzą pacjentki? Czy często przychodzą do ciebie już zaraz po diagnozie, jeszcze ze swoimi włosami i chcą to zrobić, powiedzmy, wcześniej dopasować tę fryzurę, czy już jak chemioterapia już zadziała i przychodzą, powiedzmy, w chusteczce? Bardzo różnie to bywało. Czasami panie przychodzą, jeszcze zaczną chemioterapię, dobrze się czują, przychodzą, żeby zorientować się, jakie są peruki, czy można przymierzyć, czy można je od razu kupić, zadają takie pytania. No, część przychodzi zaraz po chemioterapii i mimo, że się dobrze czują, nadal chcą tą perukę mieć już, tak, żeby być przygotowaną na ten moment, kiedy te włosy wypadną, kiedy nie będzie miała tych włosów. Chciałaby już mieć tą perukę, żeby ją założyć i dalej się czuć dobrze. Natomiast są takie panie, które wolą tak jak ty na przykład, mieć turbany, jakieś chusteczki, też jest im wygodnie. Różnie jest, bardzo jest różnie, bo niektóre panie przychodzą i na przykład chcą mieć taką perukę bardzo zbliżoną do takiej fryzurki, którą miała. Tak, to jest też takie z różnych powodów, tak. No jedne panie nie chcą zwracać na siebie uwagę, chcą ukryć tą chorobę, tak, bo to zaraz są pytania, jak dobrze wiesz, że a co się stało, dlaczego ty masz inną fryzurę, dlaczego i tak dalej. No tak. To jest takie troszeczkę czasami przykre i krępujące, tak. Oczywiście. Ale są również takie panie, które przychodzą i po prostu chcą zmienić wszystko. Kolor włosów, długość włosów i bez względu na to... Właśnie, czy to właśnie w zależności jest od wieku, czy jak to jest? Właśnie nie, to jest właśnie fajne, takie miłe, zaskakujące, że starsze kobiety przychodzą i one chcą coś zmienić. One są takie radosne, pogodne, mają fajne podejście, tak jak ty. I one właśnie chcą troszeczkę się pobawić tą sytuacją, znaleźć coś, co jeszcze w tym trudnym momencie sprawi, że one będą miały taką radość. No i oczywiście najfajniejszym momentem jest to, jak te panie wychodzą, są zadowolone, szczęśliwe, one widzą w tym lustrze piękną nową kobietę. Tak, właśnie, bo to o to chodzi, prawda? Żeby ta peruka nam, powiedzmy, była takim dodatkiem, pomogła, tak? Taka miała też takie zadanie, tak jak makijaż, prawda? Czy tutaj wizyty w salonach, czy w instytutach kosmetologii. Również te peruki, żeby nam pomogły zaakceptować siebie na nowo i też odwracały uwagę od tego problemu, że ja mogę powiedzieć tylko za siebie, że ja jak zachorowałam na początku, to miałam najpierw jedną perukę, potem zaraz sobie kupiłam drugą perukę, potem trzecią, potem czwartą i w końcu miałam ich w sumie pięć. I tak naprawdę to nie chodziło o to, że jedna czy druga mi się nie podobały, tylko naprawdę chciałam się zmieniać, w zależności też od nastroju, tak? Bo czasami fajnie, jak ta peruka mi wystawała spod czapki, a czasami chciałam mieć z powrotem krótką fryzurkę, żeby po prostu się w niej nagle odkryłam. Ja na przykład odkryłam, że jest mi bardzo dobrze w krótkich włosach dzięki temu, że miałam króciutką perukę. I tak naprawdę nie musiałam nic z nią robić, w ogóle jej nie stylizować i to też było bardzo, bardzo ciekawe. No takie mierzenie peruk, wiesz, też jest fajne, bo panie no, nie zawsze mają okazję tak pójść do fryzjera i zmienić sobie kolor włosów czy fryzury, bo wiadomo, nie wiadomo, jak będziemy wyglądały. Zawsze chciałam mieć ciemne włosy, ja zawsze byłam całe życie blondynką. Tak przychodzi i czasami się okazuje, że była blondynką całe życie, a to nagle, Jezu, ja wyglądam fajnie. Miałam długie włosy, mam krótkie. No, często takim marzeniem są długie włosy, tak, bo generalnie, no szczególnie te starsze panie, to krótkie, wygodne fryzurki i tak sobie biorą na przykład takie za ramionka włosy i też się cieszą, bawią. Nie każdy ma taką jakąś odporność, powiedzmy, psychiczną na to, żeby te spojrzenia na ulicy odbijały się od nas, tylko często bierzemy je bardzo do siebie. Ja też pamiętam, że nawet jak już te włoski mi odrastają i widzę te spojrzenia ludzi, utrata włosów, prawda, jest taką stygmatyzacją. I właśnie ta choroba pokazuje to bardzo, więc takie salony jak u ciebie są naprawdę, myślę, tutaj na wagę złota, żeby też ktoś tę perukę pomógł nam dobrze dobrać, bo samemu wiemy, że no nie do końca potrafimy dobrać i nie zawsze ta fryzura, którą mieli, tak nam się wydaje, że o to jest, tak mi się wydaje, że ta fryzura na zdjęciu wygląda podobnie do tej, którą miałam i potem ta peruka zupełnie, rzeczywistość w ogóle nie ma nic wspólnego z prawdą i okazuje się, że to jest wcale nie takie proste. Powiedz mi, czy mogłabyś mi pomóc jakoś pokazać, jak się dobiera, czy jest w ogóle jakiś klucz dobierania perułek, czy tak naprawdę patrzymy, o, podoba mi się ten kolor, to próbujemy
Jak to jest? Czy warto jest zmienić na przykład? Jeżeli przychodzi pani, która konkretnie wie, to jaką chce mieć fryzurę, w jakim kolorze, oczywiście próbujemy, mierzymy te które ona sobie wybrała. No jeżeli jest zadowolona, to my jesteśmy też zadowoleni. Natomiast jeżeli pani są niezdecydowane, to my też czasami nawet proponujemy jej w innym. My jako osoby, które jej wcześniej widziałyśmy, też wyobrażamy sobie ją inaczej, tak? I ona może, nie, ja w tym kolorze nigdy nie miałam włosów, fryzury, ale próbujmy. No i ona wtedy próbuje i też jest często tak, że to, co my zaproponujemy, widząc ją pierwszy raz, okazuje się, że jest okej. Okay. Z całym dziesiątka, bo macie właśnie, to jest super, macie takie świeże spojrzenie obiektywne. Też właśnie mówię, że próbujmy, bo mówię, ja panią widzę inaczej, tak widzę panią pierwszy raz, więc mówię, spróbujmy, będzie fajnie, będzie pani się podobało, okej, zostaje, jeżeli nie, to szukamy dalej. Także no to nie pozostaje nam chyba nic innego, jak spróbować troszeczkę, zobaczymy, czy ja sobie poradzę, bo mi się wydaje, że to jest takie, już też mam takie doświadczenie, że będzie to dla mnie proste, a okaże się zupełnie inaczej, więc mam nadzieję, że mi pomożesz. Jak najbardziej. No dobrze, gościu, to może ja jakąś przymierzę, tylko wiesz co, powiedz mi, jak się zakłada takie perugi, bo myślę, że nie zakłada się tego jak czapki. No podobnie, ale już ci pokazuję, tylko wybierz, od której chcesz zacząć. No nie wiem, no w sumie byłam kiedyś blondynką, to może tak. Zaczynamy od blondynki, dobrze. Najprostszym sposobem, żeby zapamiętać, gdzie jest tył peruki, to jest metka. No tak. Jak w ubraniu, więc oczywiście. Teraz poproszę, oczywiście ja to robię tak, że przez pierwszą, drugą perukę pomagam zakładać, trzecią już pani sama zakłada, bo w końcu musi się nauczyć, a pod moim okiem będzie najlepiej. Dobrze. Kciukami proszę, żebyś to przytrzymała. Dobrze, przyłóż do czoła. Dobrze. Tak, dobrze. A ja ci ją założę. Dobrze, i spójrz na mnie najpierw, nie na lusterko, ja muszę ją ci poprawić, założyć, bo takie pierwsze spojrzenie w źle założonej peruce może się skończyć bardzo źle. Źle. Tu są takie trójkąciki, właśnie one muszą być tutaj nad uszkami, żeby ona była równo założona. No, możesz spojrzeć. No, powiem ci, że w sumie nie wygląda to źle, ale no nie wiem. Nie jest źle, ale chyba trochę za młoda. Tak. Nie czuję tego, może widzisz, ty mnie nie znasz i wiadomo, masz takie świeże spojrzenie, ale czuję, że nie pasuje to chyba też tak do mojej takiej osoby, tak do mojego charakteru, no bo to też, nie? Ma znaczenie, bo mówię, czy jest jakiś złoty klucz doboru perułek, czy dobieramy go do, powiedzmy, do kształtu twarzy, czy do, nie wiem, generalnie jest taka zasada, tak, że jeżeli twarz jest bardziej kwadratowa, to wybieramy takie peruki półdługie, tak, żeby można było tutaj skorygować ten kształt, ale najważniejsze jest to, żeby pacjentka się najlepiej w tym czuła, bo czasami mamy doradców, rodzina, mąż, dzieci, każdy tak mówi co innego, tyłem. Natomiast najważniejsze jest samopoczucie osoby, prawda? Jeżeli ona się w tym dobrze czuje, to tak ma zostać. To tak ma zostać. Dobrze, no to teraz może spróbujemy coś dłuższego. O, może taką. Tutaj przytrzymaj jeszcze kciukami i zakładam. Równo ciebie, tak? Poprawiamy. Troszkę wyżej. Nie wiem, czy lubisz grzywkę mieć prosto, czy nie, ale zrobimy. Nie wiem, czy miałaś kiedykolwiek grzyweczkę. Miałam, ale bardzo dawno temu. Proszę bardzo. No, naprawdę. Lepiej. Nie spodziewałabym się nigdy, że takie włosy. No, naprawdę mi się podoba. No widzisz, to jest fajne, że możemy zmierzyć krótką, i długą, można się tak w różnych kolorach. Mi się tak to podoba, jak dziewczyny mają takie włosy i tak stwierdzą. To jesteś weselsza, uśmiechnięta. Od razu, nie? Od razu inne spojrzenie. A powiedz mi, jak to jest z refundacjami perułek? Czy taką perułkę, może niekoniecznie tę, którą mam na sobie, ale czy perułkę można, nie wiem, właśnie uzyskać jakąś kwotę refundacji? Jak to jest? Tak, peruki są refundowane przez Fundusz Narodowy w 100%, to jest kwota 250 zł, tylko potrzebny jest wniosek, tak, na zlecenie zaopatrzeń ortopedycznych. I z takim wnioskiem, taki wniosek wystawia lekarz prowadzący, tak, i możemy ten wniosek otrzymać od lekarza onkologa, hematologa, dermatologa, chirurga. Później taki wniosek trzeba potwierdzić w oddziale Funduszu Narodowego, tak, który potwierdza, że masz uprawnienia do refundacji, i z takim potwierdzonym wnioskiem możesz już iść. Tak. I oczywiście jest szansa, że sobie dobiorę taką perukę, która mieści się w kwocie refundacji, ewentualnie może być to taki dodatek. Dopłata. I wtedy te. Jeżeli peruka kosztuje więcej niż 250 zł, wtedy pacjent wtedy dopłaca. Można. A jaka jest trwałość, słuchaj, tych perułek? Czy one są takie, że kupimy je raz? Bo ja, wiesz, mam takie peruki,
które już mają powiedzmy kilka lat i już naprawdę z tego co widziałam, no troszeczkę są jednak zniszczone. One na pewno będą zniszczone, jeżeli codziennie chodzimy w tej peruce, to po dwóch tygodniach trzeba już ją uprać. Są do tego specjalne kosmetyki, jest szampon, jest odżywka, jest lakier, no i systematyczna pielęgnacja prowadzi do tego, że ta peruka będzie miała dłuższy żywot, tak? Żywot. Bo to faktycznie trzeba podkreślić, że nie pierzemy ich. Z tego co wiem. Nie pierzemy, nie trzemy, tak. Nie, tylko tak delikatnie wyciskamy w zimnej wodzie, to jest bardzo ważne, że to musi być chłodna woda. Rozumiem. Bo to jest tworzywo sztuczne, tak? I te wszystkie kosmetyki do pielęgnacji są oczywiście odpowiednio tak skomponowane, żeby ten brud, który na tej peruce jest, został usunięty. Tak, i na takim specjalnym wieszaku możemy ją wysuszyć wtedy. Albo tak? Stojaczku, albo no główce. Tak. Wieczorem jak ją upierzemy, rano już jest gotowa do noszenia, także pielęgnacja jest bardzo prosta. A powiedz mi, czy ja dobrze myślę, że grzywka tutaj oprócz tego, że sprawia, że peruka inaczej wygląda, to też ma za zadanie troszeczkę ukryć ten taki szef, który się znajduje tutaj na samym czubku. Tak, masz rację, ale są takie peruki, które z tak zwaną rozmytą linią brzegową, to jest taka drobna siateczka, gdzie właśnie jak możesz sobie podnieść te włosy do góry, i niektóre panie lubią, tak, zaczesane do tyłu i wtedy nie widać właśnie tego brzegu peruki, o którym mówisz, który właśnie kamufluje. Grzywka, no, ale naprawdę aż jestem bardzo, aż cię w sobie zakochałam. Super, dobra, to zdejmuję ją no, próbujemy, po prostu, może. Tak? Czyli do góry, tak jak tam. Okej, okay. To może teraz przymierzymy, może tą rudą, zobaczę. Ruda kręcona, inny kolor, tak, inna fryzura, no zobaczymy. Możesz teraz sama spróbować, spróbuję chociaż sama. Ty już masz doświadczenie, wiesz jak, no jak tak, to się zakłada. Tak, ale w sumie wypadłam trochę z obiegu, jak to się mówi, nie wiem, czy ja to dobrze będę robiła według tutaj, o tak. O Boże, okay. To jest totalnie... Inna dziewczyna. Inna dziewczyna. Ale nie jest źle według mnie. No widzisz, to dla ciebie jest nieźle, a dla mnie to jest coś po prostu, no, dziwnego, mówiąc delikatnie. Ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenia właśnie z perukami, gdzie też jako dziewczyna, która wchodziła w ten temat, dobrze pamiętam wizytę w salonie, zestresowana przede wszystkim byłam, przerażona tym wszystkim i przejęta i podchodziłam do tego właśnie jak trochę takiego złotego grala, że ta peruka ma mi bardzo tutaj, ma być moim codziennym atrybutem, co wcale nie jest prawdą, bo tak naprawdę możemy te peruki zakładać wtedy, kiedy czujemy się na tyle ze sobą silne i odważne, że ta peruka ma nam pomóc. Pamiętam, że w pewnym momencie miałam tych perukek chyba już 4 albo 5 i lubiłam się nimi bawić, a za każdym razem zakładać je w innych stylizacjach i myślę, że to jest takie fajne. Dobra, spróbuję jeszcze tą, bo ta też jest taka inna. Tak, i taki efekt. Efekt będzie lepszy, jak tak z dołu ją sobie poprawię, no. Tego też bym się nie spodziewała, że w ciemnych włosach się będę dosyć fajnie czuła, bo ona też jest inna, ale chyba te grzybki tak mi tak pasują i myślę, że jak te włosy będą mi rosły, bo to jest to, na co kobiety tak naprawdę czekają, prawda? Że nie możemy się doczekać, kiedy te włosy w końcu zaczną rosnąć i wiem, że dziewczyny i na naszych grupach piszące do mnie często zadają mi pytanie, kiedy te włosy zaczną rosnąć w końcu. To jest tak naprawdę sprawa indywidualna, same o tym dobrze wiemy, ale jak już się pojawia ten meszek i ten zarys ciemnej skóry, to już nam dodaje naprawdę pewności siebie. W marcu jest znacznie cieplej, ale zakładając na to jeszcze czapkę, to nam jest podwójnie ciepło w głowę, więc tak naprawdę mamy dwa w jednym, więc to też jest super sprawa. Tak, można powiedzieć, że to jest tak jak czapka. Mamy takie panie, które właśnie na narty z czapki zakładają perukę. No to też jest super. No właśnie, ja też uważam, że tą chorobę czasami po prostu trzeba trochę obśmiać i wtedy jest troszeczkę łatwiej. Zdecydowanie. Dziękuję ci bardzo, Gosiu, za twoje rady i za twoją obecność tutaj z nami. Na pewno pomogłaś nie tylko mnie, ale wielu, wielu kobietom i pacjentkom, które nas oglądały. Super. Ja też, Olu, dziękuję. Cieszę się, że nadal mierzenie peruk sprawia tobie taką przyjemność. Dziękuję bardzo.